Jaka fajna para dzień robiąca. Dobry. Proszę bardzo, fajna płeć. Powiem państwu, aż szczerze, miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, zapraszam, proszę bardzo. O, jak ładnie. Super. Jaka fajna para dzień robiąca. Dobry. Proszę bardzo, fajna płeć. Powiem państwu, aż szczerze, miło. A jak masz na imię? Więc jeszcze nie umiem mówić, bo ja za mnie mama mam na imię Aleks. To co tu jest do zrobienia? Rolety, tak? To są rolety i te całe... A za tego dużego chłopa to pani też powie? Dobra, pierdółeczki. Z tego. Nie powie? No dobra. Przyznam się, że pierwszy raz widziałem system tych rolet. Chowam. A to nie żaluzje? Pani Asiu, to jak to mieszkacie tutaj już od urodzenia? Znaczy ja tutaj mieszkam 4 miesiące ogólnie, tak? Tutaj jestem, a 3 miesiące spędziłam obok w klatce na kawalerce. Wszyscy mieszkaliśmy, jak się to remontowało. A tutaj kolejny chłopak i też milczący. Chyba wiem, kto w tym domu gada najwięcej. Ja chciałam się po prostu odciąć od mojego życia, kiedy tamto miałam. Mhm. I chciałam zacząć wszystko na taką białą kartę. Miałam sytuację, że parę lat do tyłu zostałam w 5 minut wdową, tak? Mój mąż zginął na motocyklu i zostałam sama z dwójką chłopców. Klientka otworzyła się trochę do Amandy. Widać, między nimi była jakaś więź. Niedziela zadzwoniłam do mojej paczki i mówię, słuchajcie, ja nie jadę. Oni, Aśka, to co ty, wariatko, przecież bez ciebie to będzie nudno, tak? Ja mówię, słuchajcie, zostaję w domu, koniec dyskusji, tak? I on mówi, na pewno nie jedziesz, nie jadę. No i pojechał sam, tak? Mhm. I za godzinę dostałam telefon, kumpela mi dzwoni i odbieram. Mówię, kurde, mówię, mówiłam ci, że nigdzie nie jadę, tak? I ona mówi, kurde, Asia, Andrzej miał wypadek. Mówię, co ty gadasz, tak? Ona mówi, wiesz co, ma tylko złamaną nogę, więc jest okej, okay, tak? I nie wyłączył jej się telefon. I słyszę, jak tam jest, że leci helikopter, ratujcie go. Mówili, że tam wszystko po prostu jest okej. Okay. Wzruszyłam się. Zaczęłam sobie myśleć o tym, co by było, gdyby mnie coś takiego spotkało. Pomyślałam o swoich dzieciach, gdyby straciły swojego ojca. Mi się znowu chce płakać. No i sobie tego po prostu nie wyobrażam i naprawdę ją bardzo podziwiam. Ale gdzieś, no ja mówię, gdzieś tam z góry ktoś chciał, żebym jeszcze była szczęśliwa. I jestem i się cieszę, że tak jest, jak jest. O. Najważniejsza jest po prostu rodzina, nie te wszystkie rzeczy wokół nas materialne, tylko po prostu rodzina. To piękne i ważne słowa. Ty jesteś taka sprytna dziewczyna, to możesz już tam przekładać przez to. No, jasne. Przez to. Chodzi chyba o nawlekanie żaluzji na sznureczki. Wygląda mi to na dłubaninę i gimnastykę, która wymaga czasu, a za oknem już ciemność. Dobrze. Gicior. Tak, można do góry. Można na dół. No i pięknie to działa. Widać, że Amanda działała. No, pani Asiu, gotowe. Oczywiście praca skończyła się wyśmienicie, pozytywnie i pani Asia była zadowolona z naszej pracy. Za robotę, no to biorą tak, za roletę biorą 40 zł powieszenie z dojazdem, liczmy 100 zł. Wie pan co, ja mówię, że za pana robotę to dałem nawet 150, powiem szczerze. No to dziękujemy to bardzo. To ja dziękuję bardzo, to ja dziękuję i zapraszam ponownie. Super, dziękuję bardzo. Zapraszam ponownie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Oglądaj całe odcinki Polskich Złotych Rączek w Zoom TV.